tu z antenami nie można, prawda, powalczyć tak, jakby się chciało. 502 to z mojej strony, po to, żeby mieć tutaj większy komfort, aczkolwiek i tak się zdarzają stacje, które zbliżają się, to szczególnie za wschodniej granicy, praktykują te blisko podejścia częstotliwości. No tutaj to uspokoiło się, to był taki moment, w którym były bardzo blisko. Chyba zakończę łączności już na dzisiaj w rozmowie z Tobą, dlatego że już chwilę tu posiedziałem, myślę, że gdzieś wystarczy. Więcej nie mam, Janusz, miło Cię było kolejny raz usłyszeć bardzo dobrym, ładnym, eleganckim, silnym sygnałem. Pozdrawiam i zapraszam się do kolejnych łączności. SP9 Gustaw, Roman Franek, proszę bardzo. SP7 Henryk, Karol, Karol. Na Wojtku, SP7 Henryk, Karol, Karol, SP9 Gustaw, Roman Franek, na finał. No okej, okay, wszystko elegancko. No, 502 to da się to wyczuć, ja też lubię. I na QRP i na QRO popracować. No, z Mataramo podpięte, ale do SP990 tam hasła nie przepinam. A ty lubię na tym sensie ty za popracować, bo tu jest nie ma gałkologii, to jest prosto. To jest taki jeszcze na działkę, co mam wyjazdowo, bo tu na przykład na 3,5-7. Mam ciężko tutaj Szczebini popracować w Opowisku. Anteny mam na wyższe pasma, no to tam tu sobie daję to rady. A tak to na działce po prostu już się sezon działkowy zacznie, to tak przyjeżdżam tak na...